No, nie wiem, czym to jest spowodowane. My byliśmy naprawdę przygotowani do tego meczu przez cały tydzień. Ja się jakoś pozytywnie nastrajaliśmy na to, żeby od pierwszej minuty wejść w mecz. No, pierwsze 15 minut, dwie bramki, to tak naprawdę to my sobie strzeliliśmy. Kalisz to bardzo dobrze wykorzystał. No, trzeba przyznać, że w pierwszej połowie byli od nas lepsi i tyle mam do powiedzenia w tym temacie, jeżeli chodzi o piłkę nożną. W sumie tak naprawdę bramki straciliście z niczego, bo poza tą trzecią, która była naprawdę ładna, to reszta to było takie przypadkowe trochę. No trzecia też ładna, stoi zawodnik cały czas, ten sobie szykuje piłkę, wystawił sobie, uderzył po krótkim rogu, no takie bramki się nie mogą znowu zdarzać, ale mówię, druga bramka też kuriozum, gdzie to doświadczony defensor, po prostu gdzieś ta piłka go przechodzi głową. Kostow, wiadomo, silny na nogach, już nie do przepchnięcia, wiadomo, że takie sytuacje kończy, na pewno były to prezenty i gdzieś to zdeprymowało w pierwszych 15 minutach. No, wyszliśmy na drugą połowę, gdzieś łapiemy tą bramkę kontaktową z rzutu karnego, gdzieś zaczyna się coś zazębiać, no i czwarta bramka też kuriozum, trudno, indywidualne jakieś umiejętności dzisiaj zaważyły i zawiniły i przegrywamy mecz. Panie trenerze, pana podwójnie to boli, jako piłkarz grał pan kiedyś w derbach przeciwko KKS-owi, dzisiaj jako trener pan przegrywa. No jest tragedia, jest mi naprawdę wstyd, są zawodnicy w takim dole, w jakim są, zostały trzy kolejki w tym momencie, będziemy musieli dograć tą rundę i zastanawiać się, co będzie z nami od stycznia. Wiesz? Będziesz prowokować policję, już chyba.